Cześć! Przed rozpoczęciem spawania przetopu metodą TIG, w trakcie której czynności będziemy dostarczać spoiwo przez szczelinę, musimy zwrócić szczególną uwagę na jakość montażu materiałów, które będziemy spawać. Przede wszystkim szerokość szczeliny. W tej sytuacji musimy ustawić ją w ten sposób, abyśmy bez problemu mieli dostępność tego miejsca, w którym będziemy spawać, w którym się będzie odbywać w danym momencie proces spawania od rozpoczęcia aż do zakończenia tej czynności. Musimy brać pod uwagę fakt, że w trakcie spawania, jak również stygnięcia, te materiały się nagrzewają, jak również częściowo stygną, co spowoduje praktycznie zawsze częściowe zwężenie tej szczeliny. Jeśli ustawimy tą szczelinę zbyt wąską, to może się okazać, że w trakcie spawania niestety nie będziemy w stanie dostarczać tego spoiwa do miejsca, w którym ono być powinno dostarczone. Ja osobiście nie widzę nic błędnego, jeśli na pełnej rurze o takiej grubości ścianki ustawimy szczelinę o szerokości 4 mm, spawając z użyciem drutu o średnicy 2,4 mm. Chociaż na takim oto ogrysku nie widzę żadnego sensu, abyśmy ustawiali tak szeroką szczelinę. Wystarczy 3 mm z prostego powodu. Taki oto odcinek przetopu każdy najprawdopodobniej jest w stanie wykonać na jeden raz, tym bardziej, że klema zabezpieczająca ten materiał znajduje się od tyłu, dzięki czemu nie mamy jakiegoś utrudnienia na torze prowadzenia uchwytu. Musimy zwrócić szczególną uwagę na gaz osłonowy, jak również jakość jego dostarczania. Jakość dostarczania, mam tu na myśli soczewkę gazową. Sam gaz osłonowy w tej sytuacji powinien być dostarczany przede wszystkim od strony frontniej, ale nie jest to nic nowego, jak również nic zaskakującego, że nawet jeśli spawamy rury ze stali czarnej, stosowane są również podkładki gazowe. Oczywiście wpływa to znacząco na jakość spawania, a soczewka gazowa w tej konkretnej sytuacji powoduje to, że ten gaz, który jest dostarczany przez uchwyt, doprowadzany jest precyzyjnie do miejsca, w którym spawamy. Jeśli chodzi o dyszę gazową lub szerokość tej dyszy, w tej sytuacji ja osobiście preferuję dyszę szóstkę, tak? Dzięki czemu mam większą dostępność do miejsca, w którym spawam, niż na przykład gdybym używał dyszę ósemkę. A jeszcze z drugiej strony, jeśli użyłbym dyszę na przykład czwórkę, może to w jakimś sensie byłoby lepsze, jeśli chodzi o użycie lub krótsze wysunięcie elektrody, ale z drugiej strony, jeśli bym spawał na przykład kręcąc, tak, ten uchwyt po spawanym materiale, troszeczkę może bym miał utrudnienia, ale nie jest to najważniejsze. Ważną jeszcze kwestią, jak dla mnie, jest to, żeby ten gaz osłonowy troszeczkę się rozpływał w pospawanym materiale, dzięki czemu to zabezpieczenie jest lepsze. Mi się wydaje, że najlepsze wartości dla tych z Was, którzy się uczą, to około 93 A do 97, chociaż ja osobiście widziałem kogoś, kto spawał na 80 A i fajny przetop mu wyszedł, także nie ma to aż tak wielkiego znaczenia, jeśli chodzi o jakiś nakaz konkretnych parametrów, że tak ma być. A z drugiej strony widziałem kogoś, kto spawał używając chyba 160 amper na takich grubych materiałach przetop. Bez problemu to wychodziło. Bardzo ważną kwestią jest, jeśli chodzi o ustawienie prądów, prędkość dostarczania spoiwa. Jeśli nadążymy dostarczać te spoiwo, nie ma żadnego problemu, nawet jeśli użyjemy 160 amper, bez problemu będziemy w stanie wykonać prawidłowy przetop. Tak?
A jeśli chodzi o dostarczanie spoiwa lub najlepszą technikę, o tym już wcześniej mówiłem, tymi dwoma palcami, czyli prostym i wskazującym, przesuwamy, a dodatkowo kciukiem wspomagamy, tak? Ale przejdę już do samej techniki. W tej sytuacji chyba najbardziej odpowiednią techniką spawania jest taka kręcona, tak? Opieramy ceramikę o szczelinę, można to w ten sposób powiedzieć, i wykonujemy tego typu ruchy między krawędziami obu materiałów. Spoiwo dostarczamy na brzeg. Jeśli jest taka potrzeba, wykonujemy oczywiście tym spoiwem jakieś takie delikatne ruchy manewrujące. Jak już powiedziałem, ta szczelina powinna w zasadzie być troszeczkę szersza, chociaż jeśli ktoś ma taki oto materiał, nie ma problemu, możemy ustawić na poziomie od 10 do 15% szczelinę szerszą niż spoiwo i będzie wszystko w porządku. Na pewno zdążymy wykonać taki oto kawałek, jeśli oczywiście nic się nie stanie po drodze, nie będziemy musieli przerwać. Następna technika, którą możemy wykorzystać na przykład w sytuacjach, gdy spawamy w jakichś utrudnionych miejscach, to z wolnej ręki wykonujemy takie ruchy zakosowe między oboma ściankami łączonych materiałów. Przy szczelinie, która jest troszeczkę szersza, oczywiście musimy również tym drutem podążać za elektrodą lub za łukiem. Można również stosować technikę, nie wiem jak to nazwać, może w tej sytuacji mieszaną, w jakimś sensie kręconą, w jakimś sensie z wolnej ręki, wykonując takie oto kółeczka, koncentrując się między krawędziami łączonych materiałów. Wychodzi to całkiem nieźle. Powiem szczerze, że mam wrażenie, gdy spawałem w ten sposób, że troszeczkę lepiej się spoina formuje niż jakbym wykonywał zwykłymi zakosami. Każdy oczywiście może spróbować każdego sposobu. Spawając takie oto warstwy, tak, na takich oto materiałach, na przykład na pełnej rurze, dużym problemem jest, z tego co ja pamiętam na początku nauki spawania, w jakimś sensie ograniczenie widoczności tego drutu, który dostarczamy. Właśnie dlatego dla tych z Was, którzy rozpoczynają naukę w ten sposób, proponowałbym najpierw spróbować na niższych parametrach, czyli na przykład jakiś pierwszy krok, jeśli ścianka jest troszeczkę cieńsza od tego, załóżmy 5 mm, tu jest akurat 12, proponowałbym ustawić sprzęt na 80 A. Najpierw dokładnie przetopić te krawędzie i rozpocząć dostarczanie, ponieważ przy wysokich lub na wysokich parametrach niestety będzie to się odbywało zbyt szybko dla kogoś, kto się uczy i od razu już na samym początku będzie to odrzucało, tak? Następna kwestia to gorący materiał. Oczywiście można byłoby stosować różnego typu zabezpieczenia na rękawice, tego typu. Kiedyś je kupiłem, ale szczerze mówiąc nawet jeszcze nie zdążyłem go przetestować. Kiedyś również widziałem, moi koledzy, z którymi pracuję z Portugalii, używali takich ochraniaczy na palce, które są wykonane z dębu korkowego. Naprawdę fajnie to zabezpiecza od ciepła, ale jest jakiś dyskomfort w trakcie wykonywania spawania, tak? Ja osobiście nie mogłem tego używać. Uwierał mi ten ochraniacz. Znalazłem inny sposób. Wkładałem coś w rękawice i było to dla mnie wygodniejszym sposobem spawania lub wygodniejszą techniką. I cóż, dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!